Dzień dobry moi mili, pada deszcz, ale za chwilę trzeba nagrać, bo jutro będzie wydana do klienta, a wielu tutaj komentatorów prosiło i tak samo w mailach, żeby nagrywać nawet te wozy, które już są sprzedane i nawet nie weszły do sprzedaży. Zafirka, jak to powiem po handlarsku, od starego doktora, pierwszy właściciel, tylko do kliniki jeździł. No i to się wszystko zgadza, bo zaraz zobaczycie brief, jak wam pokażę. Auto jest naprawdę w niezłym stanie, jak na 21-letni pojazd, nie jest poobijane, klimatyzacja działa. A jeszcze w 2002 roku była w serwisie Opla, w ASO, nie tam byle gdzie. No i przy okazji cała książeczka była zrobiona na serwisie. Macie haka, 7 miejsc, silnik 1.8, taki wystarczający do tej kobyłki, bo 1.6. Jeździ jako taką, ale nie jest to za dobrze. Z tyłu opony ładne, 2020 rok, przód trochę gorszy, ale do przeżycia, pod maską czyściutko, zaraz wam tu wszystko pokażę. No i przy okazji spójrzcie sobie wnętrze, wnętrze wygląda tak, nawet go nie czyściłem, tylko wysypałem piasek z wycieraczek, nie było tu prane. Fotele wyglądają tak, kierownica, skóra cała, nic tu nie jest, nawet mocno poprzedzierane, i to zwłaszcza w Oplu lubiło się zużyć. Więc spójrzmy pod maskę. Proszę bardzo, jak ładnie motorek wygląda, sucho i czysto. Karteczka od rozrządu zrobiony przy 216, teraz na 306 trzeba go zrobić. Tu jeszcze macie wizytę z tego ASO Opla. Ładny akumulator, czyste płyny pod maską, bardzo fajnie. Proszę bardzo, bo ktoś nie uwierzy. Doktor Fritz Josef Tobe. Tutaj macie datę Geburtstag am urodzenia. 46 rocznik dziadka. Czyli ile teraz miał lat? No około 80-77. Coś takiego. No i spójrzcie, wszystkie serwisy tutaj Opel. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć serwisików. Nawet dosyć szybko. Niektóre co 10-15 tysięcy. Dalej spójrzcie sobie. Tutaj też wszystko. Chyba Opel. Ale nie wiem, tu jest Jan Mons, może to też być Opel, nie musi być. Ale tu mamy dalej Opelka, proszę bardzo, aż się skończyły miejsca na wpisy. Ale tutaj dalej też było miejsce, proszę. Lecimy tutaj z tematem 280, nie, 186, 199. 230, 245, 254. Wszystko jest ten know-how. No i ten jeszcze ostatni, który wam wspominałem z 2002 roku. 264 tysiące miał przebiegu. Teraz ma 269. Nie ma żadnych błędów. Klima działa. Spójrzcie sobie. Auto prawie 300 tysięcy. Skóra na kierownicy. Ładna. Cała. Nawet nie brakuje jego kawałeczka. Boczek w porządku od mojego fotela. Spójrzcie, nawet nie jest zjechany, nie jest to przedarte, bo to jest dosyć cienkie w tych starych Oplach, jak Astra G i Zafirka. Wnętrze, nie odkurzałem go, bo jeszcze nie miałem czasu, a chciałem go nagrać. Jutro samochód mam do wydania, ale jest przyjemne. Z tyłu macie też fotele. No i tam pewnie nie widać, bo są złożone siódemki tak zwane, czyli szóste i siódme miejsce. Klimka działa, powinna tu odpalić. Było słychać, jak spadły obroty. Radyjko, klasyka. I cóż, jakbyście chcieli takie auto na zamówienie, odezwijcie się, wejdźcie na mojego Instagrama mafkarotomoto.pl. No i też zasubskrybujcie przede wszystkim kanał, bo tutaj też znajdziecie samochody, które nie pojawiają się na Otomoto.